Najmniej z twarzy. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z gwiazdą muzyki, w tym tygodniu porozmawiam z gwiazdą filmową. Zapraszam tutaj gwiazdę serialu Rodzina, panią Annę Sarnecką. Witaj, Aniu. Rozgość się. Aniu, grasz w serialu Rodzina. Tak. Tak, grasz w serialu Rodzina. Trafiłaś tam z castingu. Nie było łatwo, do tej roli zgłosiło się 36 kandydatów, ale reżyser wybrał ciebie ze względu na brzmienie twojego głosu, które wręcz idealnie pasowało do wizji Anety, którą grasz. I dostałaś tę rolę. Zaczęły się zdjęcia, kręcicie 3 razy w tygodniu, ale jeszcze pracujesz w teatrze. Ale jakoś udaje ci się to łączyć. Co by tu jeszcze? Pomaga mi atmosfera na planie. Właśnie, atmosfera na planie. W wywiadzie z tobą czytamy. Starsi koledzy otaczają opieką młodszych i rzeczywiście jest jak w rodzinie. Aniu, a propos rodziny. Pamiętasz, przed wywiadem obiecałem ci, że nie będziemy poruszać tematu twojego rozwodu, prawda? Tak, bo to jest dla ciebie traumatyczne przeżycie. Twoje małżeństwo okazało się tragiczną pomyłką, a mąż zwykłym łajdakiem. Proszę cię, przestań. Nie, naprawdę, zwykłym łajdakiem. Byłaś głupia, wychodząc za takiego człowieka. Na szczęście zrozumiałaś swój błąd, naprawiłaś pomyłkę, ale rozumiem, że nie chcesz o tym rozmawiać. Nie, nie. Aniu, zostań jeszcze z nami. Proszę państwa, naszym gościem była dzisiaj pani Anna Sarnecka. Patrząc na gwiazdy, wydają nam się takie odległe, niedostępne. A jednak pani Ania przekonała nas, że można być jednocześnie wielką gwiazdą i zwykłym szarym człowiekiem, bo przecież z jednej strony gra w serialu, a z drugiej strony zostawił ją mąż. Wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi osmiciami, bo ograniczają to czy tamto. Żyjmy się, spokój, pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi osmiciami, bo ograniczają to czy tamto. Może za mało jedzenia, a za dużo bałaganu. Ale każdy sobie radzi, każdy radzi sobie, radzi sobie, radzi, każdy radzi sobie, radzi. A jak się spręży, to i lepiej popracuje. A jak się spręży, to przynosi nieśle spokój i pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Być może żyje się zbyt wolno, chciałoby się szybciej, intensywniej. Poza tym jedni mają prawie wszystko, drudzy ledwo ciągną, to rodzi frustrację. Mimo że wszyscy wiedzą, o co chodzi, ciągle mówią do nas jak do dzieci, no to jest śmieszne. Jest śmieszne, bo to przypomina obóz harcerski. Żyjmy, spokój, pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Żyjmy, spokój, pieniądze, pieniądze. Można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Ale jak tak popatrzeć całościowo, to ci czegoś brakuje? Ale jak tak popatrzeć całościowo, to żyjmy, spokój, pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Żyjmy, spokój, pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Żyjmy, spokój, pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Żyjmy, spokój, pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. La la la.
To był Czerwony Tulipan w piosence Wywiad. Przypominam Państwu, Mikołaj Cieślak jest dzisiaj naszym gościem i rozmawiamy o właśnie o wywiadzie, o jakichś oryginalnych przejawach twórczości dziennikarskiej, o najgłupszych pytaniach zadanych w wywiadach. Jeśli Państwo mają jakieś swoje spostrzeżenia na ten temat, bardzo prosimy. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. A zdarzyło się na przykład Wam kiedyś, że przyszedł do Was dziennikarz albo przyszła dziennikarka i byli zbyt dobrze przygotowani do wywiadu? Coś jak w tej scence parę minut temu. Zdarzyło się parę razy tak, że po prostu ktoś był idealnie zorientowany w tym, co robimy, zapoznał się z naszą kompletnie ze stroną internetową, widać, że też oglądał nasze skecze. No i to jest ogromna przyjemność odpowiadania na takie pytania, bo wtedy wywiad jest jakimś wyzwaniem, tak? No ale też i kłopot, bo właściwie zdarzają się takie sytuacje, że się wywiadowany do niczego nie przydaje w takim wywiadzie. Tak, ale zawsze swoją niewiedzę oraz ignorancję można obrócić w żart i jakoś się z tego jesteśmy w stanie wybrnąć. Były też takie sytuacje, że dziennikarz wiedział lepiej od was o pewnych faktach z waszego życia? Oczywiście. Na przykład przypominał nam, że w tej miejscowości graliśmy już 3 razy. Mhm. A my mówiliśmy, że jesteśmy tu 1 raz, bardzo nam się podoba. Także wtedy jest trochę słabo. Natomiast no też jest bardzo męcząca sprawa, jeżeli 5. wywiad z rzędu operuje tymi samymi pytaniami. Skąd nazwa? Z czego śmieją się Polacy? Aż to jest dobre pytanie. A skąd nazwa? Od razu chciałem. A nie, z czego śmieją się Polacy, to nie chciałbym ci zadawać tego pytania. A skąd nazwa Borkowski wymyślił? Tak po prostu można powiedzieć prosto. No i to jest konkretna odpowiedź na takie pytanie. No i może utnijmy już w związku z tym pytania kierowane do Kabaretu Moralnego Niepokoju. Jeśli nas koledzy dziennikarze słuchają, to wiedzcie, że Borkowski wymyślił. Przemek, tak, ten wysoki. No i ciekaw jestem, czy Państwo mają jeszcze jakieś takie, bo krążą takie opowieści o różnych ciekawych wywiadach. Ja byłem sam świadkiem jednego. Jeden z moich kolegów w garderobie kiedyś udzielał wywiadu i pani dziennikarka zadała mu pytanie, to było pod koniec roku. Zadała mu pytanie, co uważa za swój największy sukces w ostatnim roku. Ty znasz tę historię? No, wiem, do kogo to było. No, ale to publicznie Państwu nie powiemy, bo być może by sobie nie życzył. Tak. No i kolega tak mocno zadziwiony tym pytaniem podniósł powoli głowę, bo on nie szybko podnosi głowę i powiedział, proszę pani, ja w sierpniu z 8 metrów trafiłem ogryskiem w wiadro. I to była cała odpowiedź na to pytanie. No tak, ale to, zresztą też no, nie każdy ma takie jakby osiągnięcie, żeby się czymś takim pochwalić. No. A ja może w wrzesień rzucałem i nie mogłem trafić. Próbowałeś mu dorównać? Tak. No to proszę Państwa, czekamy na Państwa opowieści, coś, co Państwo usłyszeli, zobaczyli, przeczytali i co Państwa zaszokowało, zaskoczyło. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Wrócimy do tej rozmowy po spotkaniu z kabaretem Jurki i piosence Dagmary Korony. Kabaret Jurki przedstawia... Rodzinny wyjazd. Halo? Halo, Stefan? Stefan, no kiedy ty w domu będziesz? Przecież my się spóźnimy na pociąg. No jak my na tę ferię wyjedziemy do taty? Jezus Maria, no tylko szybko! Madziu, muszę ci powiedzieć... W domu mi powiesz! Stefan, spotkamy się w domu. Marek! Gdzie jest Jagoda? Jagoda nie jedzie, bo ma jutro klasówkę z francuskiego. Jezus Maria, klasówka z francuskiego? Ula, pelum, lakładę! Niech się mamusia tak nie denerwuje, bo jeszcze mamusi coś pęknie. Czytałem kiedyś, że jak jedna kobieta tak się denerwowała, to jej coś w środku pękło. Marek, co ty za bzdurę opowiadasz? Idź się do pokoju pakować, bo zaraz tobie coś pęknie. Wróciłem. O, jesteś wreszcie. Jezus Maria, Stefan, jak ty wyglądasz? No jak wyglądam? Jak z budowy. A jak mam wyglądać? Stefciu, szybko, nie ma czasu. Idź do łazienki, weź prysznic, w pokoju masz wyprasowane rzeczy. Ale Madziu... Żadnych, ale Stefan, Jezus Maria, my nie zdążymy na pociąg, no my nie zdążymy. Madziu, posłuchaj. Co? Madziu, nigdzie nie jedziemy. Jak to nie jedzie? Tak, nie jedziemy. Jak nie jedziemy? Przecież jesteśmy umówieni z tatusiem na ferie zimowe. Jedziemy do tatusia, tak? Mój tatuś się obrazi na śmierć, jak nie pojedziemy. O, jak się obrazi na śmierć, to w końcu będzie spokój. Co? Madziu, ja muszę budować. Mi ludzie z meblami pod nieskończonym blokiem stoją. No po co oni tam stoją? Bo chcą się wprowadzić. Do nieskończonego bloku, Stefan. No jak ty nic nie rozumiesz, Madzia. No pewnie, bo ja pewnie za głupia jestem. A tu się z tobą zgadzam. Co? Ty inżynierek. O, moja droga. Inżynierek, ale Matiza ma.